Cześć, dziś wyjątkowo taka krótka zapowiedź mojej dzisiejszej recenzji. Parafrazując filmową Rebekę Bloomwood, która jest milion razy lepsza od tej książkowej, podczas słuchania tego audiobooka moje serce nie topiło się jak masło na rozgrzanej grzance. Oj nie, tam w środku naprawdę się kotłowało. Nie polecam, nie czytajcie, nie słuchajcie i nie oglądajcie mojej recenzji, bo to nie ma sensu, no chyba że chcecie. A jeśli chcecie, to do zobaczenia za chwilę. Cześć, witam Was serdecznie w moim kolejnym filmiku. Długo zastanawiałam się nad tym, o czym dziś powiedzieć, ponieważ książki, które ostatnio przeczytałam, no niestety nie były najwyższych lotów. To było takie strasznie nijakie i jestem tą książką zawiedziona. Szkoda, ponieważ miałam bardzo duże oczekiwania względem niej, zwłaszcza po zobaczeniu filmu, który bardzo mi się podobał. To z kolei było cholernie nudne i już nastawiam się na hejt, z którym prawdopodobnie spotkam się, wytykając Rowling błędy. Już po raz kolejny, bo o trefnym, a nie trafnym wyborze też nie mam najlepszego zdania. Uważam, że Rowling powinna stanowczo zostać przy Harrym Potterze i nie raczyć nas innymi opowieściami, że po prostu sobie szkodzi. A to, co biorę teraz do ręki, to jest po prostu istna apokalipsa. Wyznania zakupoholiczki by Sophie Kinsella. Także tu wszem i wobec ogłaszam, że Rebekka Bloomwood to nowa Jenny Gucci. Zanotujcie to sobie. Jeżeli oglądaliście moją recenzję Wojen Rodziny Gucci, no to chyba domyślacie się, w jakim tonie będzie dzisiejsza recenzja. Także już teraz radzę Wam wyłączyć ten filmik, żebyście nie tracili na to czasu, bo czuję, że zaraz po prostu puszczą mi nerwy. Dlaczego sięgnęłam po Wyznania zakupoholiczki? Nie wiem. Może dlatego, że ten audiobook kosztował jakieś grosze, że kupiłam go na jakieś przecenie, a może dlatego, że całkiem nieźle wspominam film. Nie było to co prawda nic ambitnego, ale film ten oglądałam podczas jakiegoś tam babskiego wieczoru, świetnie wpisał się w klimat imprezy, wino lało się strumieniami i może dlatego tak miło wspominam ten film, tak dobrze się przy nim bawiłam. W każdym razie filmy najczęściej są gorsze od książek, a zatem myślałam, że to będzie lepsze. Tamta komedia była taka głupiutka, to myślałam, że autorka bardziej zgłębi ten problem zakupoholizmu, rzeczywiście nam to jakoś fajnie przedstawi. Niestety nie doczekałam się tego. Główną bohaterką tego czegoś, bo to coś nie zasługuje nawet na miano książki, w dodatku tego czegoś czytanego przez biedną Edytę Jungowską. Edyto, naprawdę Ci współczuję, że musiałaś to czytać. Jest Rebekka Bloomwood. Niesamowicie głupia, infantylna, pusta dziewucha, która ma więcej szczęścia niż rozumu, która co rusz raczy nas naprawdę pięknymi, złotymi myślami, które pewnie warto sobie zanotować w jakimś zeszyciku i potem je wspomnieć. I są to złote myśli w stylu: nie macie pojęcia, jak uwielbiam mieć nowe ciuchy. Zresztą chyba nie ja jedna. Myślę, że na świecie skończyłaby się depresja, gdyby każdy mógł codziennie ubrać się w coś nowego. Oh yeah, na pewno by tak było. Na pewno na świecie skończyłaby się depresja, gdyby każdy miał nowe ciuchy w szafie. No ja pierniczę, nie wierzę, że to mówię, ale Jenny, wracaj. Ta twoja anegdotka o tym futrze, no to po prostu było coś niesamowitego przy tym, co tutaj dzieje się za sprawą Rebeki. Myślę, że posikałabym się przy tym wszystkim ze śmiechu, tak jak ojciec Paolo Gucci'ego. To było naprawdę zabawne, te twoje anegdotki. Jenny, błagam cię, wracaj i zabierz mnie od Rebeki. Rebeki, która jest naprawdę straszna, pusta, nie wiem po co w ogóle się narodziła, dlaczego Sophie Kinsella ją stworzyła. Oto bohaterka, która, no oczywiście, Wyznania zakupoholiczki, jest tu zakupoholiczką. A zatem wydaje więcej niż zarabia, ma straszny debet na koncie, jest to bohaterka, która jest uzależniona od wyprzedaży, która jakimś cudem jest specjalistą od finansów w poczytnej gazecie, czego po prostu nie rozumiem, co jest największym absurdem tej książki, to w ogóle nawet nie jest zabawne, nie wiem dlaczego się śmieje. W każdym razie tu mamy bohaterkę, która przez połowę tego czegoś rozkminia, co na przykład zrobi z wygraną w lotto, bo no tak dobrze obstawiłam te liczby, że na pewno wygram i wiem, kupię sobie dom, albo nie, najpierw spłacę wszystkie długi, może dam trochę pieniędzy rodzicom, poszerzę sobie garderobę, a może gdzieś wyjadę, och, będę miała tyle pieniędzy, nie no, po prostu nie mogłam. Mam tu naprawdę strasznie głupią dziewczynę, która, jak już mówiłam, ma więcej szczęścia niż rozumu, która umawia się z bogatymi przystojniakami, to jest coś niesamowitego, o bogatym przystojniaku marzy co druga bohaterka babskich powieści, a no tej tutaj się udaje, pomimo tego, że jest głupia, nie mam pojęcia w ogóle,
ogóle, jakim cudem to się dzieje, ponieważ no aż trudno uwierzyć, że to nie są przygody nastolatki, tylko 30-letniej kobiety. 30-letniej kobiety o rok starszej ode mnie, bo ja też już powoli zbliżam się do tego wieku, kobiety o mentalności średnio rozgarniętego przedszkolaka, także jestem stanowczo na nie. Książka ta jest napisana bardzo prostym językiem, nawet zbyt prostym. Nie wciąga, nie bawi, nie niesie za sobą żadnego przesłania, nie spełnia ani jednego kryterium, które powinna spełniać książka i naprawdę cieszę się, że w pewien sposób nie poświęciła mi ani sekundy swojego cennego czasu, ponieważ wysłuchałam audiobooka, nie musiałam sobie klapnąć na swoim tyłku, wziąć do ręki to coś i to po prostu czytać i marnować czas. Nie. Słuchałam tego audiobooka robiąc milion innych rzeczy i to jest właśnie zaleta audiobooków, coś co w nich zaczęłam doceniać. Podejrzewam, że gdybym czytała to coś, to po pierwszym rozdziale powiedziałabym szluz, byłoby koniec, rzuciłabym to w kąt, spaliła, nie mam pojęcia co bym z tym zrobiła, ale na pewno bym dalej w to nie brnęła, także no jak nie trudno się domyślić, jestem na nie, nie będę za bardzo się nad tym dalej rozwodzić, bo to po prostu nie ma najmniejszego sensu. Ta książka jest straszna, wojny rodziny Gucci, przy tym to po prostu pikuś, także to by było tyle, jeżeli chodzi o moją dzisiejszą recenzję. Na sam koniec zapraszam Was do antykonkursu, moje książki tutaj na półkach już normalnie wariują ze szczęścia, że niebawem nie będą musiały tutaj spędzać czasu w towarzystwie Rebeki. Także jeżeli ktoś z Was chciałby wysłuchać tego audiobooka, piszcie w komentarzach pod tym filmikiem dlaczego. Chętnie się tego pozbędę i w ogóle z takimi wyrzutami sumienia, może lepiej nie piszcie, nie zostawiajcie tych komentarzy, może lepiej to rzeczywiście wyrzucić przez okno niż oddać to coś Wam. Nie, nie, chyba Wam tego nie zrobię. W każdym razie jestem na nie. Jeżeli chcecie przeczytać naprawdę dobre książki, no to zapraszam do wzięcia udziału w moim konkursie urodzinowym, o którym ostatnio mówiłam. Macie tam naprawdę genialną powieść Jordana Belforta, cudownego Leitnera, to znaczy Remigiusza Mroza i jego powieść Parabellum, czy cykl Charlaine Harris o uroczej Aurorze Tea Garden i to są książki, po które naprawdę warto sięgnąć. A to tu rzucam, poleciało z hukiem, nie ma, nie było, tej recenzji też nie powinno być, ponieważ to coś nie jest w ogóle godne recenzji, godne tego, żeby o tym mówić, także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie mojego dzisiejszego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!